Witam na moim kanale Pani Hania ze Świetlicy i zapraszam Was dzisiaj do zrobienia kolejnej kartki, laurki z okazji Dnia Mamy. Co dzisiaj dla Was przygotowałam? Kolorowy karton, kartkę trochę mniejszą od tego złożonego kartonu, którą wkleimy do środka, klej, gumkę recepturkę, czarny pisak, nożyczki, taką doniczkę sobie wycięłam z gazety zadrukowanej, bo to zawsze ciekawie wygląda, z gąbki do mycia naczyń, nowej oczywiście, z tej spodniej części wycięłam listek. Tu z takiej ściereczki do mycia odcięłam część grzbietową, tu, którą zaraz zwinę. I powstanie też stempelek. No i oczywiście różne kolory. Ja mam farbę białą, zieloną, granatową i wybrałam sobie żółtą. Są to farby plakatowe. I teraz zobaczcie. Najpierw zaczniemy od wklejenia tej kartki do środka. Czyli smarujemy ją dookoła. Przykładamy teraz tą częścią grzbietową równo do środka. I składamy. I teraz nam się ładnie równo przykleiło. Zobaczcie, tak wygląda środek kartki. Teraz przykleimy z przodu doniczkę, w której będą kwiaty. Przyklejamy ją na pierwszej stronie. O, tu będziemy robić, przypominam, lewa strona, część grzbietowa, prawa, otwarte brzegi. Tak wygląda. I teraz co robimy dalej? Tą ściereczkę odciętą zwijamy równo w rulonik. Nie tak bardzo ciasno, bo to będzie stempel, który będzie robił takie stempelki, coś jak różyczka. Czyli równo zwijamy. O, tak wygląda. I teraz gumką, recepturką w środku mocno to ściskamy. O, wielokrotnie tą gumką zawijamy i tu mamy, odwijamy sobie trochę te brzegi, żeby powstała taka różyczka. Zobaczcie, o, tak to wygląda. No i właśnie tu z tej dolnej części gąbki do mycia naczyń mam wycięty listek. Teraz będę stemplować tą gąbeczką. Część farby musimy odsączyć. Zaczynamy oczywiście od tego jasnego koloru, żółtego. Teraz odsączymy z tej żółtej farby i włożymy do niebieskiej. Przykładamy teraz niebieskie kwiatki. O, dobrze, to możemy odłożyć. Teraz będziemy robić listki.
jeden listek. Tu gdzieś przyłożymy drugi. O. Trzeci na dół. O, jeszcze. Czwarty. I gdzieś może tu w środku. Tak, odkładamy stempelek. Teraz patyczkiem robimy kropeczki. Wypełniamy te wolne przestrzenie kropeczkami. Popatrzcie, tak wygląda kartka z zewnątrz. A co możemy w środku? W środku na tym niebieskim papierze tu piszemy oczywiście życzenia dla mamy, ale my tu sobie napiszemy na przykład. Muszę sobie podłożyć, bo mam brudną rękę. Możemy jeszcze serduszka małe narysować. I zobaczcie. Tak wygląda kartka w środku. A tak wygląda pierwsza strona. Prawda, że ciekawy efekt uzyskaliśmy? To kolejny pomysł. Zapraszam Was jeszcze przez kilka dni. Zobaczycie, co jeszcze Wam zaproponuję z okazji Dnia Mamy. Pozdrawiam, łapki w górę pamiętajcie.